Panie prezesie, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród Złoty Widelec. Jest już 11. edycja. Proszę powiedzieć, ile w tym roku zostało wyłonionych laureatów, a ile restauracji zgłosiło się do konkursu? W tym roku mamy sporo laureatów, 50. Jest 7 nagród honorowych. Po raz pierwszy wprowadzamy do Polski na rynek gastronomiczny nowy produkt, który się nazywa Chef Choice, wybór szefów kuchni. Mamy już pierwszą firmę nagrodzoną. Będzie to program, który rewolucjonizuje w ogóle gastronomię. Ja patrząc na laur konsumenta, zobaczyłem, że to nie jest tędy droga, żeby mieć dobre produkty. Jednak muszą to na ten temat wyrazić się sami eksperci, a nie tylko ankietowani. I to jest dzisiejszy gwóźdź programu, taki rozwinek. Mamy również po raz pierwszy, nagradzamy trzech szefów kuchni nagrodą Super Arcyszef, gdzie nagrodą oprócz prestiżu jest przepiękny kucharski czepek. Proszę powiedzieć, kto wchodzi w skład jury? W skład jury wchodzą znane i szanowane osoby ze świata gastronomii. Mamy wielu ekspertów, zresztą prawie 100 restauracji w Polsce odwiedzili. Mam pięknych, fajnych, kapitalnych, znanych ambasadorów marki, znanych szefów kuchni. Ja nie chciałbym wymieniać może nazwisk, bo bym kogoś pominął, ale dzisiaj poznamy dwóch nowych ambasadorów marki. Będzie to Giancarlo Rosso, znany Włoch, który jest jakby szefem szefów włoskich gastronomów, oraz Marcin Sobul, prezes Stowarzyszenia Euro Tak Jest Polska. A proszę powiedzieć, jakimi kategoriami jury kieruje się przy wyborze poszczególnych kandydatów do uhonorowania nagrodą Złoty Widelec? Mam bardzo proste zasady. Albo się chce do tej restauracji wrócić, albo się nie chce wrócić. Jeżeli ktoś nie lubi danej kuchni, to niech idzie do restauracji, bo wiadomo, że będzie mu smakowała. A jak lubi taką kuchnię i jeszcze koło niego pochodzą, ładnie są podane dania, to jest to, co my szukamy. Szukamy do restauracji, do której chce się wracać. Jeżeli chodzi o pandemię COVID-19, która miała wpływ rok temu na dany konkurs, proszę powiedzieć, czy w tym roku już sama gastronomia odbudowała się w tym przypadku? Czy restauracje jednak powróciły do swojej tejże pierwotnej formy kondycji sprzed pandemii? Ja może tak powiem. Byłem niedawno w Gdańsku i zobaczyłem taką scenę, że są restauracje, do których stoi kolejka, a są restauracje, które siedzą pustkami. I to jest odpowiedź. Te restauracje, które miały dobre produkty, te restauracje, które miały to dobre, to co oczekujemy w restauracjach, one się obronią, czy będzie pandemia, czy nie. Dla przeciętnego Polaka, jakimi cechami najlepsza restauracja w kraju powinna się wyróżniać? Tak, chociaż w kilku zdaniach. Najlepszymi cechami. Znaczy, ja powiem tak, my jemy oczami, więc wygląd dania jest bardzo ważny. Jak za wyglądem idzie jeszcze smak, no to już mamy chyba maksimum tego, co potrzebujemy. Jak jest fantastyczna obsługa, kompetentna, to też wszystko jest to, co potrzeba. I tyle. Chciałbym jeszcze powrócić do samej historii powstania danego konkursu. Pan jest jednocześnie pomysłodawcą i twórcą. Jak to było? Kiedy właśnie przyszła myśl u Pana, aby właśnie stworzyć dany projekt, dany konkurs? Jak niektórzy z Państwa wiedzą, byłem przez prawie 30 lat prezesem Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Mieliśmy dużo gastronomii zrzeszonej, Stare Miasto chociażby w Warszawie. Konkurs był po to, żeby docenić najlepsze restauracje. Tak naprawdę Makro Cash & Carry nie było pomysłodawcą, tylko skłoniło mnie do tego, żebym ten konkurs zrobił, dlatego że otwierało grupę Horeca i Centrum Rozwoju Firm. I na takim otwarciu odbył się pierwszy konkurs. Później było 2 lata przerwy, dlatego że trudno mi było uzbierać samemu budżet. Ale jak Państwo wiecie, umiem zrobić imprezę, która nie ma budżetu, wysokobudżetową. Czyli potrafię zorganizować i ludzi, i środki, które pomagają zrobić projekt na wysokim poziomie. Bo ja uważam, że robię projekt na wysokim poziomie, a na innym poziomie nie umiem robić. Czy restauracje, które zostały w ramach danego konkursu już wcześniej nagrodzone, mogą brać udział w kolejnych latach? Jak najbardziej. To jest restauracje, które 3 razy pod rząd dostaną Złotego Widelca, otrzymują tak zwaną top markę Złotego Widelca. To znaczy, że u nich się zawsze dobrze dzieje i takie restauracje są takim wzorem do naśladowania dla innych. To jest takie najwyższe wyróżnienie u nas. I kończąc dany temat, zanim przejdziemy do drugiego tematu, proszę powiedzieć, jakie będą atrakcje danego wieczoru. Co będziemy mogli zobaczyć lub usłyszeć na dzisiejszej gali? Znaczy, ja
ja tutaj jestem nie po to, żeby były atrakcje, tylko żeby uhonorować przedsiębiorców i restauratorów za ich trud. Atrakcjami to są wystawcy, którzy tutaj pokazują rzeczy dla gastronomii. Oczywiście nie obędzie się bez programu artystycznego. Nasza Kasia Dąbrowska zaśpiewa parę fajnych piosenek, niedawno nagrała singiel. Ale tak naprawdę atrakcją to są te restauracje i ci wyróżnieni. Proszę mnie powiedzieć, ponieważ pan jednocześnie i twórcą, i organizatorem wraz z fundacją Warto im pomóc, właśnie nagrody Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców. W tym roku państwo będziecie obchodzić jubileusz 25-lecie istnienia danej nagrody. Proszę powiedzieć, czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o dany plebiscyt, dany konkurs, właśnie Wiktorię, i kiedy dana gala odbędzie się? Gala odbędzie się 15 października, jest to termin ustalony. Atrakcji będzie moc. Nie chcę o nich dzisiaj mówić, ale tak jak w zeszłej edycji trzy firmy otrzymały europejską nagrodę Wiktoria, w tym roku tych firm będzie więcej. Otóż wszystkie firmy, które działają na rynkach polskich i zagranicznych, mogą do tej nagrody kandydować. Ale takim największą rzeczą, którą będzie, to będą wywiady z laureatami sprzed wielu lat, którzy wpłynęli na jakość i prestiż tego konkursu. Już pierwszy wywiad był zrobiony z firmą Itaka, gdzie prezes wypowiadał się na trzy pytania, które zadajemy wszystkim firmom, które chcą wywiady z nami odbyć. Pierwsze to, jak się poradziły w pandemii. Drugie pytanie to jest, jak obecna sytuacja wpływa na jakość firmy. I trzecie, co takiego robią, że są tyle lat na rynku i mają się dobrze. I ostatnie pytanie. Czy pan spodziewał się, że plebiscyt, konkurs Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców przetrwa co najmniej 25 lat? Oczywiście mam nadzieję, że przetrwa jeszcze 50 lat, 100 lat, oby jak najwięcej. Jak konkurs miał 20 lat, pamiętam to jak dzisiaj. Pani profesor Miążyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wystąpiła publicznie, wyręczając mi dyplom, mówiąc, że szanuję ludzi, którzy potrafią wytrwać 20 lat w danym projekcie. Ja myślę, że 25 lat jest to 5 lat dłużej i myślę, że to jest fajne. No. To jest fajne. I ja będę robił ten projekt do końca życia, jeden dzień dłużej, póki on będzie mi sprawiał przyjemność. Póki przedsiębiorcy będą chcieli za mną iść. Bo tak naprawdę, czy ja byłem prezesem warszawskich przedsiębiorców, czy jestem prezesem Fundacji VIP, niestety, albo stety, jestem twarzą tego konkursu. Ja albo się ma do mnie zaufanie, albo nie. Kryteria, którymi się posługujemy od lat 25, to jest pierwsze, czy jesteś w porządku do państwa. Drugie, pokaż, jakie masz relacje z swoimi partnerami. I trzecie, myśmy wtedy nazywali to, czy masz serce, a teraz się nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu. To są trzy filary, trzy nogi, które trzymają ten konkurs na poziomie i na fali. Jeszcze jedno pytanie muszę zadać. Jakby pan miał tak podsumować dzisiejszy wywiad w kontekście, co nagroda Złoty Widelec oraz nagroda Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców daje potencjalnym i firmom, i zarówno potencjalnym klientom? To jest godło promocyjne. My te restauracje sprawdzamy w taki sposób, że przychodzi tajemniczy klient i dopiero w ostatnim momencie, w momencie płacenia, legitymuje się bonem, który restauracja mu dała na konsumpcję. I gwarantuję państwu, że firmy, które dostały Złotego Widelca, mają 25 punktów na 25 możliwych. To są jedyne kryteria. To są najlepsi z najlepszych w całej Polsce. Powiem tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że powinienem wykładać na uczelniach logistykę oraz komunikację. Udało mi się komunikować wszystkie organizacje samorządu gospodarczego tej branży przy jednym stole, co nie udało się nikomu. To jest dla mnie największy sukces.